Artykuł 82.1. Zarządca kompensacji dokonuje sprzedaży składników majątku stoczni wyodrębniony w planie sprzedaży na rzecz kupującego, wyłonionego w otwartym, przejrzystym, bezwarunkowym, niedyskryminacyjnym, przeprowadzonym z zachowaniem warunków uczciwej konkurencji, przetargu nieograniczonym. A co zrobił Tusk? Skontaktował się. W końcu Donald Tusk kazał połączyć się z premierem Kataru Szejkiem i o tym dowiedział się cały świat, proszę Państwa. Jeśli zatem nikt nie przystąpił do powtórnego przetargu, to się nie ma co dziwić, jeśli dowiedzieli się, że prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej wydrukował, mówiąc językiem kibiców sportowych, pierwszy przetarg, no to kto wystartuje? I legły dwie stocznie. Ponad wszelką wątpliwość Donald Tusk naruszył przepisy tej ustawy. Wobec tego ja skierowałem pismo 17 marca do Andrzeja Dudy, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek na podstawie podałem przepisy artykuł 144 ustęp 3 punkt 13 Konstytucji i przepisy ustawy o Trybunale Stanu o złożenie przez prezydenta wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska za naruszenie ustawy z dnia 19 grudnia o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego. Proszę Państwa, to nie tylko padły stocznie, ale pracę straciło łącznie ponad 100 tysięcy ludzi, Polaków, pracowników stoczni i zakładów powiązanych ze stoczniami i łańcuchami kooperacyjnymi. Załączyłem kserokopię artykułu Emira Nagazie Wawrzyńca-Smoczyńskiego i jaką otrzymałem odpowiedź od pana prezydenta, raczej z kancelarii pana prezydenta. Dyrektor Biura Prawa i Ustroju Małgorzata Paprocka wyjaśnia mi w nawiązaniu do korespondencji z 17 marca dotyczącej złożenia przez prezydenta i tak dalej. Uprzejmie wyjaśniam, co następuje. Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 ustawy z 26 marca o Trybunale Stanu wstępny wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu może być złożony marszałkowi Sejmu przez podmiot wskazany w ustawie, czyli udziela mi informacji o tym, jak działa prawo. Ja bym o tym nie wiedział. I cytuję mi to, co ja podałem w moim wniosku. Na mocy artykułu 144 ust. 3 punkt 13 Konstytucji uprawnienie w zakresie wniosku do Sejmu o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów stanowi prerogatywę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. No to ja ją o tym, czyli Dudę, o tym poinformowałem właśnie. Jednocześnie zaznaczyć należy, że indywidualne wystąpienia lub prośby nie stanowią okoliczności wpływającej na realizację konstytucyjnego uprawnienia prezydenta RP w zakresie wszczęcia postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu. Zatem nie wiem, czy łajdak, czy dureń, w każdym razie z całą pewnością gość, który naruszył przepisy ustawy, nie został pociągnięty do odpowiedzialności. 100 tysięcy ludzi straciło, 100 tysięcy Polaków straciło pracę. Padł przemysł stoczniowy definitywnie w Polsce. Ten później dał dyla do Brukseli, zarabia takie pieniądze, nie poniósł za to żadnej odpowiedzialności, a Duda mi tłumaczył, że on po prostu nie, bo nie będzie brał pod uwagę indywidualnych wystąpień obywateli. Proszę Państwa, ogromne moje rozczarowanie, bo Duda mówił, że będzie innym prezydentem niż Komorowski. Ja taki sam wniosek jak ten, który skierowałem, identyczny do Dudy, skierowałem kilka lat wcześniej do Komorowskiego, podając te same fakty i wtedy dostałem odpowiedź od pani wspominanej przeze mnie wielokrotnie Kyci. Magdalena Kycia mi wyjaśniła, odnosząc się do pana postulatu, wyjaśniałem, czyli w zasadzie przepisane jakby, znaczy tamta od Dudy przepisała to, co napisała ta od Komorowskiego. Zgodnie z artykułem 144 ust. 3 punkt 13 Konstytucji prezydent Rzeczypospolitej Polskiej posiada uprawnienie skierowania wniosku do Sejmu o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów, jednakże możliwości tej nie rozważa na skutek indywidualnych ocen i obywateli. Możliwości tej nie rozważa. Widzicie Państwo? I to jest Biuro Listów i Opinii Obywatelskich. Taki dialog Kancelaria Prezydenta prowadzi z obywatelami. Nawiasem mówiąc, to wniosek o to, żeby tego pociągnąć do odpowiedzi karnej przez złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez niego przestępstwa skierowałem również przed laty do Gowina. Jak był ministrem sprawiedliwości, nie otrzymałem oczywiście żadnej odpowiedzi. I tak to nas, proszę Państwa, dymają. Tracimy pracę, robią z nami co chcą, a główni specjaliści, eksperci, dyrektorzy z Kancelarii Prezydenta odpowiadają, jak odpowiadają.